Siemaneczko, z tej strony Metal, a w dzisiejszym filmiku robimy takiego oto Lela. Nie wiem, łatwo skojarzyć, że to są widełki, czy coś, nie wiem. Każdy musi znaleźć sobie swój sposób. Można powiedzieć, że to jest takie działko laserowe i tu jest już strzelający promień. No nieważne, chodzi o to, żeby się go nauczyć. Dzisiaj mamy tableta zamiast... się odbija. Dzisiaj mamy tableta zamiast kartki, ponieważ tamtą gdzieś zapadziałem. Numer 28. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać. I lecimy powoli. Doszły do mnie słuchy, żebym prowadził jakby ten pokaz trochę wolniej. Dobrze, jak rozpoznać, żeby ułożyć tą kostkę? Czy tego rozwiązać OLL-a? Jak mamy takie widełki i taką kropkę, to trzymamy na przykład tak. Trzymamy tak po skosie. I po jednej, tu od góry, albo po tej stronie, musi być podwójny pasek. Bo z jednej strony jest, albo z drugiej. I wtedy jest na lewą rękę, albo na prawą rękę. Jakby tu był podwójny pasek. Jutro będzie ten drugi po lewej, na prawą rękę. Czyli jak już mamy ten znaczek, to tam gdzie jest pasek musi być na górze, czyli jakby skierowany jest promień w tą stronę, ten strzelający, a nie w tą. W tą będzie jutro, bo tu jest żółty, bo wtedy będzie żółty pasek, czyli tak jak tu jest. I wtedy zaczynamy lewą stroną, lewą ręką. Więc zaczynamy. Wysuwamy tego slota. Odwracamy kostkę w tą stronę. To jest wtedy ruch Y prime. I jedziemy dalej. I teraz jedziemy, znaczy w drugą stronę. Wtedy jedziemy tym. Jeszcze raz. Cofamy. Dojeżdżamy. I podnosimy. I kostkę mamy ułożoną. Teraz pokażę to bardziej może od góry i bardziej powoli. Bardziej powoli, a raczej z omówieniem. Więc tak. Robimy jak z metody Sexy Move, albo no po prostu wyciągamy tego slota. Całkiem proste. Wyciągamy. I wyszedł slot. I teraz wykonujemy ruch Y, czyli przekładamy kostkę w lewą stronę. I teraz jakby robimy ruch od góry, czyli zjeżdżamy w dół, ten środek wyciągamy, przesuwamy go w bok i wysuwamy tak jakby, że i dosuwamy po prostu tą ścianę. Wtedy wsuwamy tego slota, który tu już wyszedł. Są teraz dwa koło siebie. I żeby nie zepsuć tego slota, wyciągamy go. Tu wchodzimy i z powrotem wracamy, żeby się kostka ułożyła. Teraz może to jeszcze raz pokażę. Aha, dobra. Ciągle mi się myli, w którą stronę. Do góry. No, to teraz może pokażę z bliska, bo nie wiem tam, jak widać to dokładnie. Z perspektywy kamery. Wysuwamy slota. I z góry przesuwamy ten środek i wracamy. Teraz mamy ten boczny. To wysuwamy. No, wracamy i jest. No. To był ten OLL inny, a nie szkodzi. Więc zrobimy jeszcze raz. Tak, żeby było dla jasności. Wyciągamy slota. Potem odjeżdżamy tym slotem w dół. Przesuwamy białą krawędź. Wracamy. Nasuwamy drugiego slota, który czeka na nas na górze, z tyłu. I wkładamy... Tak po prostu. No. Elki jeszcze nie umiem. Z tego co patrzyłem na OLL, to jest
prawie na samym końcu w ogóle wszystkich OLEDi. Dobrze. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, albo jak się nauczyliście, to dajcie łapkę w górę. A jak na przykład macie jakieś uwagi, to piszcie w komentarzach, postaram się to poprawić. No i to chyba byłoby tyle. Zapraszam też do kupowania naklejek. Na dole, tutaj gdzieś na dole jest link do, znaczy no nie tyle link, co mail mail, na który możecie składać zamówienia i pytać się ogólnie o naklejki. To dzięki za oglądanie i cześć.